kategorii soliści 7. edycji piosenki chrześcijańskiej Barka zajęłaś pierwsze miejsce. Powiedz, jak wrażenia? Bardzo się cieszę. Cały czas mi się jeszcze trzęsą ręce. A powiedz mi, jak długo przygotowywałaś się tutaj do występu? 3 tygodnie? Miesiąc? Coś takiego. Kto pomagał Ci w przygotowaniach do festiwalu? Moja pani, która mnie uczy, to jest pani Paulina Gacek i oczywiście mama. Czy możemy spodziewać się, że w przyszłym roku również tu będziesz razem z nami na scenie? Oczywiście. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Któż jest przeciwko nam? Alleluja! Alleluja! W kategorii zespoły piosenki chrześcijańskiej Barka zaliście 2. miejsce. Proszę powiedzieć, jak wrażenia? Bardzo się cieszymy, bo 2 lata temu nie udało nam się nic zdobyć, a w tym roku jesteśmy mile zaskoczeni, że właśnie 2. miejsce. A proszę mi powiedzieć, czy ciężko było nam mówić dzieci tutaj do występu na naszej szczakowskiej scenie? Zupełnie nie. Są bardzo, bardzo chętne do występowania, ale po drugie, no są też otwarte i ich to cieszy, nie? Że mogą pokazać swój talent nie tylko u nas w parafii, ale też i w szkole i właśnie innym ludziom tutaj dzisiaj w tym Domu Kultury. Czyli dobrze rozumiem, że za rok również możemy na Państwa liczyć? Chyba tak. Oczywiście, że tak. Śpiewaj za mną, ziemią cała. W kategorii zespołu chrześcijańskiej piosenki Barka zajęliście 1. miejsce. Proszę przedstawcie się, skąd przyjechaliście do nas. Przyjechaliśmy z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu. Skąd wzięła się nazwa waszego zespołu? Proszę powiedz mi. Myślę, że wzięła się z tego, że lubimy się uśmiechać. Może czasem to po nas widać, mam nadzieję, że tak. Czy możemy liczyć, że również za rok się spotkamy tutaj z wami na szczakowskiej scenie? Jeśli będzie taka okazja, to myślę, że na pewno. Jeśli pani nam się zgodzi i nas tutaj zabierze, to na pewno. I przygotuje. I przygotujemy się dobrze, to tak. I będę wzywać imię Twe. Kiedyś, gdy dobro zwycięży.
miłość jak słońce rozświetli nas. Dopóki ten dzień nie odmieni nas nadzieją swą, dosięgniemy nawet gwiazd. Zajęłaś pierwsze miejsce w piosence chrześcijańskiej Barka. Bardzo proszę, opowiedz coś nam o sobie. Jestem Zuzia Madej, pochodzę z Bytomia, chodzę do drugiej klasy liceum. No i od bardzo młodego wieku śpiewam, jest to moja ogromna pasja. A czy wiążesz przyszłość z muzyką i kto jest twoją inspiracją muzyczną? Czy to będzie moja przyszłość do końca? Nie wiem, bardzo to lubię robić, a co czas pokaże, to zobaczymy. A w wolnej chwili bardzo lubię słuchać Adele, tego typu artystów, to jest moja ogromna inspiracja. Właśnie zakończyliśmy przesłuchania do 7. edycji piosenki chrześcijańskiej Barka. Pani Agatko, bardzo prosiłabym o krótkie podsumowanie. Rzeczywiście, jesteśmy nie tylko po przesłuchaniach, jesteśmy również po werdyktach jurorów, czyli można uznać, że 7. edycja, 7. festiwal piosenki został zakończony. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim w imieniu organizatorów, wszystkim, którzy przyjechali. Było tych podmiotów 27. Zgłosiło się więcej podmiotów, zgłosiło się 40 podmiotów. No niestety ostatnie wydarzenia, ostatnich dni, bardzo dynamiczne, no, spowodowały, że niektóre osoby zmuszone nałożoną przez oczywiście sanepid kwarantanną nie pojawiły się na festiwalu. W sumie przyjechało do nas około 220 wykonawców, solistów i zespołów, więc uważam, że jest to imponująca liczba i jako organizatorzy musieliśmy tak sobie to tutaj zorganizować, tak sobie poradzić z tą ilością, żeby mogło rzeczywiście te przesłuchania się odbyć. Jako organizatorzy jesteśmy też bardzo zadowoleni, że festiwal wyrobił już taką swoją markę. Może to zabrzmi nieskromnie, ale na czym ta marka polega? Że jest rozpoznawalny, nie tylko w Jaworznie, bo tak się zdarza, że od kilku lat towarzyszą nam uczestnicy z właśnie ościennych miast, tutaj Jaworzna, miast śląskich, na przykład był dzisiaj Rybnik, Katowice i wiele innych miast. Także myślę, że to już ta kolejna, czyli ta 7. edycja spowodowała, że jesteśmy rozpoznawalni i jednak uczestnicy też do nas chętnie wracają, co dzisiaj się właśnie potwierdziło na dzisiejszych przesłuchaniach, że niektóre nazwiska nie były nam obce. Mam nadzieję, że przyszła edycja odbędzie się ponownie jak ta 7. Jesteśmy też przygotowani na to, że gdyby była taka sytuacja, jaka zdarzyła się w tym roku, czyli wykruszają nam się wykonawcy, myślę, że rozwiążemy ten problem hybrydowo, tak właśnie dzisiaj zastanawialiśmy się, czyli będziemy przygotowani na to, że podczas festiwalu pojawią się również nagrania i osoby nieobecne, gdyby tak było, gdyby tak miało być, będą mogły być wysłuchane przez jurorów i wtedy będą osoby, które się zgłosiły i te, które dosłały swoje nagrania. Ale mam nadzieję, że taka sytuacja po prostu nie pojawi, że ta pandemia nas opuści i kolejny festiwal, 8., będzie już przy pełnej sali, pełnej publiczności, na który już dzisiaj Państwa bardzo serdecznie zapraszam.